Cześć, witam was w nowej serii Mortal Shell. Grała dzisiaj premierę. Jest to już wersja 1.02. Zajmuje na dysku 7 po instalacji 7,70 około gigabajtów, więc nie tak dużo, ale też nie tak mało. Podobnie jak Hellpoint. No i wychodzi na to, że będzie to podobne jak Hellpoint. Aczkolwiek trochę lepiej, myślę, graficznie będzie to wyglądało. Coś tutaj się ten dźwięk tak trochę przycina. No i dobra, stworzyło tą grę 15 osób, fani ewidentnie Dark Souls. Średnie oceny na Metacritic na dzień dzisiejszy to jest około 75-80, także nie jest źle. Grę podobno przechodzi się w około 10-15 godzin, więc nie jest za długa, ale też może akurat w sam raz. No i zobaczymy, co tu będzie się działo. Oczywiście przechodzimy do końca, do napisów końcowych. Do dzieła. Gra jest w języku angielskim, nie ma jej w języku polskim. Zobaczymy, czy będzie jakiś filmik, takie tak zwane intro. Na razie są tylko napisy. Jest swego rodzaju intro. Podobnie jak ja nie grałem w betę. Zaczynałem tam na komputerze tylko trochę. Ale podobnie się zaczyna jak Hellpoint. Też tworzy się postać. Dobra, zostawmy to na chwilę. Nie wiem, na ile będzie słychać tę muzykę, ale no, na razie muzyka jest taka trochę właśnie klimatyczna. No i jak widzicie, filmik nie jest za obfity, po prostu się narodziłem. Muszę tylko... okej. Okay. No i trzeba go tutaj zaznajomić się, jak się biega na przykład. Wszystkie przyciski sprawdzić. No jest taki odruch, żeby od razu poszukać jakichś tutaj sekretów ukrytych i tak dalej. O, wciśnięcie gałki to jest... Wie, na przykład, czy tędy przejdę? Nie przejdę. Trzeba się nastawić bardziej na to, że to będzie coś w pokroju Hellpoint, czyli nie wymagajmy za dużo. Aczkolwiek... Hold L2 to harden. Czyli stajemy się... O, to trzeba przytrzymać. Stajemy się... Dodge. O, gdzie? I on mi... W sumie nie zadaje w tym momencie obrażeń. Ale ta zdolność musi się chyba naładować. To jest to kółko na dole. Małe jest to kółko. O, to leci taki czerwony. Dobra, z tym trzeba porozmawiać, czy zabrać mu miecz. No i małe są te napisy. Mamy nasz pierwszy miecz. Ale nie mamy jeszcze tego, co jest jakby... głównym takim wyróżnikiem tej gry. Hollowed Sword. Czyli... skorupy. No krytyka... to muszę na tym pamiętać, żeby to trzeba takie naciskać. O,
while attacking. Okej, czyli razem z atakiem. Ale jak jeden. A. Okej, to na razie jest. To nie jest L2. No, na razie jest chaos, jak zawsze na początku każdej gry. L1, L2. Dobra. Wszystko wyjdzie w praniu. Czyli tak jakby zablokuje. No strasznie to jest mały. Pick-up item. Co tam jest napisane? Mówię, gra no była beta i w sumie no, nikt tam chyba tego nie krytykował, bo jak ktoś siedzi blisko przy monitorze, to jest ok. Krytyka jest też na te napisy, że dość długo się utrzymują na tym ekranie, zbyt długo i zasłaniają widok w ten sposób. Tym bardziej, jak na przykład jest więcej rzeczy, które musimy podnieść. No, zobaczmy to, ten kwipunek. Żadnych na razie nie mamy tutaj. Skorup. Quick items. Tarto smoła, którą będziemy zbierać z postaci. Tak jak zbieraliśmy duszę. Equipment. Jesteśmy... Ja tu potem to bieganie nauczę się. Właśnie dlatego nie gram w kilka gier. Potem zapominasz sterowania i... Jest taka przytłaczająca ta muzyka. Jakiś nie ma fajerwerków specjalnych. No, a lokacja też jest, można powiedzieć. Tam coś się świeci. Mortal Token. No, jak tak będę miał to znajdywać. Podobno są też ukryte. No, już punkty życia mam. Patrzcie, jak długo widnieje ten napis. Za długo. Tu nie ma jako takiego chyba bloku. No i tu właśnie. On wykorzystuje to. No też. Więc też mówią o tym, że... On wcześniej to zrobił, więc... Chciałem z jakiegoś wyskoku czy coś... Gdzieś jak się zmienił? Tak się przesunął trochę w czasie. Czy ja tu mam jakąś na przykład staminę? Muszę się nauczyć wykorzystywać. Już? O, dzwony biją do kościoła. Przywołał swojego smoka. No trzeba się będzie nauczyć tutaj tego blokowania. Zostałem połknięty. Trochę tam życia jeszcze miałem, więc... Czy to oznaczało moją śmierć? Będę szedł jeszcze raz to od nowa, czy... Jeszcze raz to od nowa też jest chyba podwójna. Nieważne. Czy będę szedł to od nowa, czy to była śmierć? No tutaj ekran wczytywania
też pozostawia trochę do życzenia. O, po co ten jeszcze raz? No, oj, będą chłopaki tutaj. A nie, chyba przeszliśmy. Będą chłopaki pracowali tutaj, myślę, bo jak się gracze do tego dorwą dzisiaj właśnie, to zaczną to krytykować. Tam to był trening, więc tam po prostu może nie miałem szansy wygrać. A po prostu może też byłem słaby. To jest taki blok z tym. Że jakby kamieniejesz, odbijasz jego. Strzela. O! Tu mamy czołganie. No to jest ciekawa taka sytuacja, że się w taki sposób kamera zmienia i tak się czołgamy. Wygląda to lepiej niż Hell Point, ale to jest kwestia potem jeszcze tej mechaniki gry całej. To może być bajkowo i super wyglądać, ale jak coś idzie nie tak, tak jak w Hellpoincie było skakanie, to się dopiero zaczyna, widzę, gra. Napis tytułowy. A tu jak ja wchodzę do góry? Po prostu wchodzę. Trzymam kierunek. Myślałem, że nie mam na to wpływu, ale jednak jak puszczę gałkę, to się zatrzymuje. Więc wchodzimy. Zobaczymy, no pewnie pozmieniają tu parę rzeczy pod wpływem graczy. Dlatego takie granie od razu, no to nie zawsze też jest dobre, bo my się tu będziemy męczyć. No ale fajnie to jest zrobione, fajnie to wygląda. Ciekawie. Szedłem z jakiegoś wnętrza. Jakby żebra jakieś były, jakiś potwór. Od razu jest taki odruch, żeby szukać tu jakichś rzeczy. Co to jest to? A, to też coś czytałem, że jeżeli jest taka postać. O, tu ktoś klęczy. To można spotkać taką panią, która odnawia nam życie, ale. Chyba to zapaliłem, czy co ja zrobiłem X-em? No i czy on. No, ale patrzcie, jak on schodzi. To jest trochę tak niedopracowane, nie? No, ale. Jak na 15 osób, to myślę, że wielu będzie w to grało. Chociażby, żeby pooglądać, sprawdzić. Mam pierwszą skorupę, coś czuję. Patrzcie, jak serce zaczęło bić. Bierzmy ją. Rycerz. Rycerz się przyda. Taki trochę z For Honor może. Chciałem powiedzieć z Dark Souls, ale ten hełm chyba nie wyłapał takiego. Hełm. Może na ramienniki tak, ale za małe są te napisy. Anno szep. Lekki atak, mocny atak. Ło! A, bo każda skorupa. O. Patrzcie, bo to jest taki ciąg. O, jak sapie. Czyli na dole mamy staminę, zielony pasek. Skorupa. Co robi X? Na razie nic nie robi. Teraz można z tą kobiciną pogadać. Jak to weź? Jak tu się podskakuje, kurczę? Czy tu jest jakieś skakanie?
Proszę bardzo, co tu mamy? X to jest. Aha, pick-up item, a sprint. O, sprint to też jest kółko, proszę. Kick, kwadratem jest kick. Sprint. Nie ma skakania? No, ale kółkiem, że się biega. Też spoko, bo nie zawsze ten ciśnięcie gałki tak dobrze działa. Trzeba się nauczyć właśnie, że tu, że tak. Fulgrim. I ten Fulgrim to jest jedna z większych lokacji. Ona była na becie często pokazywana. Grzybki. Czemu to kółko się tam nadal świeci? No nic. Teraz zobaczmy, czy wziąłem. Tak, wziąłem grzybki. Okej. Trzeba ich używać, aby. Czekajcie, no a jak to. A, w ten sposób. Dobra, i teraz jak to. Jak to użyć? Aha, do góry? Do góry. Patrzcie, jak używamy, to mamy tam już jakby znajomość. Teraz użyliśmy, już mamy dwa. Ktoś może powiedzieć, że. O, i właśnie to. Ktoś może powiedzieć, że szkoda. O, ale teraz już mamy napisane, że regeneruje 30 życia przez 3 sekundy. Tutaj w kółko jest. Znaczy w koło tego grzyba jest takie koło. Wydaje mi się, że. Ten grzyb będzie tu po prostu się. Co jakiś czas odnawiał. Dobra, ale uważajmy, bo. Nie no. W porównaniu do Hellpointa chociażby, to tutaj to wszystko. A co zrobiliśmy teraz? Ha! Jest coś takiego, że nie ma tutaj tak jak w Dark Souls mapy, ale takie właśnie rzeczy wskazują nam mniej więcej, gdzie mamy iść. Glimpse of coś tam. Właśnie, trzeba to zjeść, użyć, bo jak póki nie użyjemy, no to. No nie, dobra. To mamy i użyjmy to. I do góry. Into your cell. Dobra, będziemy to poznawać wszystko. Tu jest tak przyjemnie zielono. Sam ten fakt. O, skrzynia, ukryta skrzynia, proszę, skarb. O, tu są. No, widzicie, kopnąłem z tej strony, otworzyła się z tej i coś mi tu wypadło. Widzę, że wypadła mi gitara, znaczy mandolina. Z muzyką też jest tak trochę słabo. Zobaczmy mandolinę. Nie muszę tu wchodzić, bo po prostu tu sobie zmienię. Praktyka czyni mistrza. Dobra, że tak powiem, no, szału nie ma. Ile mam tej mandoliny? O, patrzcie, na drugim poziomie już trochę gram. I co, jeszcze mogę? Co teraz zagram? Ściągnąłem gdzieś tam z trawy. Czemu mam jakąś nieograniczoną liczbę? Patrzcie, no to zaraz dojdę z mandoliną do końca. Cyk. Czy to jest błąd gry? Dojdźmy do końca, zobaczymy jak to wygląda.
co się stanie, jeśli będę miał w całości. O, już jakiś nowy utwór, ale dobra. Dojdźmy szybko do końca. Żeby to nie... No coś już gra nowego. No to też... O! Czy to była Metallica? Max. To też taki fajny przerywnik. To mam smołę, którą będziemy zdobywać. I co z grzybami jest? Proszę. Mamy owe grzybki. Dwa. Więc trzeba... Szkoda, że tu nie można wskakiwać, bo to trochę ogranicza eksplorację. O, tam właśnie mamy dojść. Tam pewnie na wprost. Zaraz pojawią się pierwsi wrogowie. Na dół można iść, tu można iść. Chyba mimo wszystko lepiej będzie skałką biegać. Czytałem też, że jakby no, trzeba uważać, bo można się faktycznie zgubić. Dwóch wrogów. Żeby mnie z tyłu jakieś nie zaszło. Z tyłu żaba jest. Okej. Ach, dwóch przeciąłem, pięknie. Nie mają punktów życia. Ale można to chyba... Ale uskoczył trochę słabo. No, mają jakieś wady, ale... Mają też zalety. No i zanim zdobywamy tą smołę, zobaczmy sobie Enemy Health Low. No i dobra, zobaczmy tak, jak to będzie wyglądało. Pułapka! Super. Wow. Darem dostał. Patrzcie. Prosto w głowę. Czyli takie kółeczko w koło ma z życiem. Na razie może to zostawimy. Jeszcze. Trochę nam zasłoniła. O, tam idzie mama chyba. A weźmy sobie grzybka. Kurde, się zapatrzyłem na grzybka. A czemu tak? O, i teraz patrzcie. Jestem na jednego hita, chyba że wrócę do swoje z grupy i wtedy mam całe życie od nowa. O kurde. Ole ma zasięg, chłopak. No, a, nie mam staminy, dobra. Wybaczam. Nie, no dobrze jak się widzi. No czy dobrze i niedobrze w niektórych, no ale jeżeli dają taką możliwość, no to z niej skorzystam. Weźmy sobie jeszcze grzyba, żeby nie było. Nie było tu poziomu trudności, więc wszystko idziemy na tym jednym poziomie trudności.
Mamy 140 smoły. Trochę słabo to widać. Alkohol. No i to się wyświetla. Stoisz, czytasz. Coś tu mamy. Tylko, że nie możemy skakać. Musimy w ten sposób szukać. Wystarczy tylko jeden raz użyć i mamy już wyjaśnienie. Ja to tak mówię. Kurczę. Ja to jakieś pułapki. Co to? Łucznik. Nie ma grzyba. Ja tak mówię, a potem mnie ktoś prostuje i mówi, a co ty chłopie, to nie tak, to nie tak. Idę po te grzyby. Chciałem biec. Idę po te grzyby, bo tutaj gdzieś były i pewnie już się odnowiły. O. Proszę bardzo. Także dwa nowe mamy. Śmierć powoduje, albo też odrodzenie się przy kopniczce, że... Tam nie wychodzi, dobra, załatwmy najpierw tych... że od nowa nam się to wszystko, ci wrogowie odnawiają, tak jak w Dark Souls właśnie. To ktoś rzuca i to jest... No tamten skuszał. Kurde. Pięknie. Jakiś krzak. Trzeba to minąć, wziąć grzyba i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że... kapliczkach, tak jak było w Dark Souls. Mało życia, dobra, to może chodźmy tu. Że podchodzisz, ci się wszystko odnawia. Jedyna szansa to jest właśnie wejść. Czy nawet nie wejść, tylko zginąć. I potem odzyskać swoją... tarczę. Trudny. Ktoś tam gra na tych organach. Ale my zbadamy tutaj teren. Mam iść tam na górę. Tu jest jakiś rozwalony most. Tu jest jakaś kapliczka, ale i tu możemy wejść. O kurczę. Tu jest czterech gości. Jeszcze skuszam facet. Zobaczmy tą kapliczkę. Nie ma czasu czytać. Szkoda, że nie ma ataku z wyskoku. Może jest, tylko nie wiem o tym. Co tamten tak siedzi? Do lasu. O kurze, twarz. Aha, jest taki właśnie. No i dobrze. Przynajmniej będzie wiadomo, że po prostu jak raz tam użyję tej skorupy i za drugim razem jak zginę, to wtedy już ginę całkowicie. Zobaczymy, gdzie się odnowię, odżywię. Trochę to jest, też to była taka krytyka, że jest to wolne. Ta walka jest taka trochę jak żółwie. Cios, on tam zamachnie się tym mieczem. Te ekrany wczytywania też są dość długie, powiedziałbym. Jak to Ghost of Tsushima? Po co tutaj dwa razy się pojawia też ten... On się przez cały czas powinien być widoczny podczas wgrywania. No i jesteśmy znowu tu. Nie wiem, czy ta kobitka to świadczy o tym, że
że to jest taki jakby nasz checkpoint. I teraz tak, tu mamy grzybki, które się jeszcze odnawiają. Tu mamy wszystko zabrane, ale jeszcze może nam się uda odzyskać naszą smołę, którą straciliśmy chyba tutaj. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. O, takie czerwone chyba, tak? Mamy to. Więc smoła, 206 smoły odzyskane. No, chyba wrogowie. Po co to tak długo się wyświetla, powiedzcie. Dwa ciosy i nawet sprawdzam, to idzie. Dobra, ty nas ostatnio pokonałeś. Teraz pokażemy ci. O, nawet z wyskoku coś zrobił. A, może z... w biegu. Patrzcie, bieg. Ucieczka. Mało staminy, mało. Kurde, co to się stanęło? No, gra się zacięła. A zrobimy teraz blok. W końcu. Trzeba to wykorzystywać, ten blok. Pamiętać, że on jest. Mały te... te ikonki. Dobra. To będzie pierwszy odcinek. Kończymy go tutaj. I do zobaczenia w kolejnych.